Witam was serdecznie. Okej, śmigamy dalej. Super, skarby. Dawaj mi to. I dzień w oazie. Dobra. Dzień w oazie. Ej, wszystko dobrze, Aloy? O, to, że Erend znalazł swój skarb, chyba dało mi do myślenia. Ciągle zajmują mnie metalowe kwiaty, walka z maszynami, ratowanie świata. Zastanawiam się, czy sama znajdę to, czego naprawdę szukam. Egoistyczne, co? Ależ skąd? Wszyscy powinniśmy iść za głosem serca. Jakie to prawdziwe. Każda postać powinna dążyć do jakiegoś osobistego celu. Wtedy staje się interesująca. Niezależnie, czy chodzi o... Pójdźmy pierw tędy. Mam wrażenie, że już byłam. I znów jest jak trzeba. Pięknie. I jeszcze tutaj jest skrzyneczka. Ha, przedwieczni budowali przedziwne rzeczy. Trzemola, ale agresywni wszyscy. Mam dla ciebie trochę cienia. Trening się opłacił. Wracam do walki. Trzymole. Raz. Wypatrujmy. Dwa. Uf, uf. Gdzie jest życie? Życie. Tutaj nie ma z tyłu żadnego życia. Nie mogę iść dalej, aż nie skończymy. Gdzie jest życie? Muszę się wyleczyć. Raz, dwa. Popatrz. Mamy. Okej. Potykacz, patrz pod nogi. Oki. I coś nowego się nauczyłem. Kombinowało mnie. Mają teraz więcej ataków. Co wam to w tym miejscu? Dzięki temu potykaczowi zrobię z wrogów Baleron. Już czuję się silniejsza. I tutaj też jest skrzyneczka. Wow, taka dosyć bogata i skrzynka. Znalezione nie kolejna. Uff. Rozdawcy mawiał. Puszcz, co nagrodzi cię kaos. Obszarowy. Ulewny, nie. Osłona, nie. A możemy tym wziąć. Komiksy jakoś do mnie nie przemawiają, Warl. Bohaterowie są nierealistyczni. Jak leci rudowłosa? Obserwowałam Warla. Wiem, że myśli, że jego matka jest twardsza, ale ma w sobie dużo Sony. Nigdy się nie poddaje. Tak, to jest w nim bardzo fajne. Czy ja mam coś ze swojej matki? Pewnie się nie dowiem. Za dużo o tym myślisz. Czasem trzeba się wyluzować. Odetchnąć. Zjeść donata.
O tak, tak, o to chodzi. No dalej, spróbuj. Jest ze składu donatu. Czy to nie znaczy, że jest strasznie stary? Pyszny jest. Przedwieczni dodawali magiczny składnik do donatów, który nazywał się konserwanty. Dlatego są wiecznie świeże. Dobra, spróbuję. Jeśli ty spróbujesz kanapki z piklami. Chętnie. Kanapkę z piklami? Uff. Niezłe. A masz z nadzieniem z piklowej galaretki? Oby nie. Wiesz co? Ten starożytny donat chyba pochodzi z tych samych czasów, co Elizabeth. To niemal jak posmakowanie czegoś z jej świata. Może nawet czegoś, co sama jadła. Tyle jest rzeczy, których o niej nie wiem. Rzeczy, o które chciałabym zapytać. To czemu tego nie zrobisz? Przecież jest tu, w sercu matki. A przynajmniej jej część. Może tak zrobię. Bohaterowie poczuli, jak ziemia drży. To oczywisty znak, że w pobliżu jest żyraf. Teraz musieli wybrać, idźmy teraz którą drugą stroną. Część pustyni zbadają. Ostatnio szliśmy na prawo, to teraz na lewo. Brawo. O nie! Nikt nie widział. Haha, drugi raz. I... trzeci raz! No cóż... czwarty? Udajmy, że to się nie zdarzy. No, piąty? Chce się ktoś siłować na rękę? W końcu. Nic? Tak myślałem. Przez to stanie w miejscu mam stanowczo za dużo czasu na samorefleksję. Podbieraj się i z pokałości opalania się. Osłona. Nie, nie chcę osłony. Tutaj. No cóż. Dym, dym, dym. Do góry. Idealna wysiadka. No dlaczego się nie złapałaś? Aloj. Lubisz gorąco, nie? Przebywanie wśród innych antyekologów. Mamy. Naprawione. Mamy naprawiony. Mogę to robić cały dzień. I tu. I mamy złotego klocka. I super.
Hej, to znowu ja. Po prostu, no wiesz, wpadłam na pogawędkę. Raczej jednostronną. Tak czy siak, wiem, że tak naprawdę mnie nie słyszysz. Ale zastanawiałam się... Czy powiesz mi, kim jesteś? Skąd się wzięłam? Dlaczego jesteśmy takie podobne? Czasem mam wrażenie... Rozpoznano pytanie o tożsamość. Wracasz z nowymi pytaniami, co? A to jest jedno z największych. Kim jesteśmy? Czemu istniejemy? Mogę tylko powiedzieć, że gdy będziesz gotowa, to zrozumiesz. Wiem, że to frustrujące, ale liczy się teraz wyłącznie ratowanie świata. A gdy tego dokonasz, będę czekać. Nie naciskam, ale cieszę się, że spytałam. Pamiętaj o... Już prawie 17. Beczki większe obrażenia. O tak! Się wydamy. Super! Skarby! I tu będziemy bohaterami. Wiesz co, te ustrojstwa, Helis wykopujący maszyny? Mam przeczucie, że szykuje się coś wielkiego. Ja też, ale myślałem, że to przez soloną jaszczurkę z wczoraj. War ma rację, nadciąga ostatnie starcie. Będziemy gotowi, nie mają z nami szans. O rany, Warl! Zabrzmiałeś jak bohater ze swoich komiksów. To tylko historyjki. Ale ty, Aloy, Silence, wszyscy prawdziwi bohaterowie. I ja też. Hej, dlaczego inni są wymienieni z imienia, a ja to tylko wszyscy? Nie wymieniłem cię, bo i tak wszyscy wiedzą, jaki jesteś wspaniały. O, Warl. Uwielbiam cię, młody. Uścisk. A potem idziemy się bić. A potem idziemy się bić. Dym. Idziemy tutaj na lewo, po skrzynkę. Uuu, 1200. Mogę to robić cały dzień. I znów jest jak trzeba. A tutaj z drugiej strony, dobra. Mamy cię. Ty
Mam ciebie. Dym, 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 dym. I dalej. Chyba mogłabym polubić latanie. Ciebie zbudujemy. Kąpiel słoneczną, poczułem nagle gorąco i zawroty głowy. To jasny sygnał, że muszę spędzać więcej czasu na słońcu. Orientuj się! Tam jedna maszyna mniej. Już tylko my zostaliśmy! Dobra, aj, wstawaj. O raju, to jest... Ja wykrywam, ty się zrywasz. Ulala. Kurde, ileś jeszcze ty? Aj, zabolało? Łap to! Może zaszkodziło ci na głowę! Mam nadzieję, że bolało! O, przynęta do odwracania uwagi? Dobra, mam przynętę. Ty jeszcze żyjesz! Płoń, skarbie, płoń! Mamy! Już czuję się silniejsza! Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Ciach. I się dalej idzie. Jeszcze mamy tutaj smakołyki. I też skrzyneczka. O, to są fajne rzeczy. Zawsze 200 klocków. Jesteś. Co my tutaj weźmiemy? Łuk obszarowy, obszarowy, ogniowy. Ale ogniowy. Dym. Roz zawsze mawiał. Puszcza nagrodzi cię Kaopski. Tato nigdy się nie nudzi. A kuku, lubisz gorąco, nie? Słuchaj. O, ja stoję w ogniu. Myśl szybko. Ogniście. Do zapamiętania. Unikać czerwonego kluba. O kurde. Robisz gorąco, nie? Kurczę, mole.
sam się załatwiłem. Nie lubię tej skazieliny. Nie widać mnie. Lala. Wracam do was. Leży, ale wciąż zipie. Dobra. O kurde. Burn, baby, burn! Mamy cię. Skanery pokazują przed nami jedno ze skazidełek Helisa. Ciebie wyjmiemy i zniszczymy. Lala. Ostatnie ostrzeżenie, cienioluby! Tknijcie jeszcze jeden z moich monumentów, a sam się wami zajmę! Nie krępuj się, słońcelubie! Dokładnie tego chcę! Ała! Hej, czemu mnie łokciujesz? Bo zdradzasz nasz plan, tumanie. Erend chciał powiedzieć, nie ośmielisz się stawić nam czoła. Za bardzo się boisz. Ja się boję? Jestem zbyt zajęty budową armii maszyn dla szefa, a wy nie dajecie mi się skupić. Koniec rozmowy. Tyle noga. Jak to się wyłącza? Może ci to wyłączę? Ani mi się waż, to ja tu jestem od wyłączania, że... I... papatki, Helis. Tak fajnie się go podpuszcza. I mamy złotego klocka. Telewizor chce mi się wyłączyć. Cholera jasna. Mnie to wkurza. Dym. Zawsze się zastanawiałam, jak bym wyglądała. Mam 8 koła. I 17 w ogóle. Zaszalejemy na scenie tanecznej. Widziałam, że 17 level już jest. Więc mamy to serduszko. Przy 18. Uszkodzenie słabych punktów. Jedźmy dalej. Odzyskaliśmy scenę taneczną. W końcu się trochę poruszam. Wielkogłowy są mocne, ale przewidywalne. Sprytny łowca. I starcie o zmierzchu. Dym. Hej, Silence. Tak się zastanawiam. Jako galaretkowy potwór, który chce zjeść wszystkie drzewa, szerzyłabym skażenie jak najszybciej. Mówisz o urządzeniu działającym masowo. To niepokojąca myśl. Powinienem sam na to wpaść. Silence, czym właściwie jest skażenie? Analizowałeś je? Tak, nie zawracaj sobie tym głowy. Czyli nie wiesz. Gdybyś wiedział, paplałbyś o tym na okrągło. Niektóre idee wykraczają poza pojmowanie przeciętnych umysłów. Takich jak twój! Nieważne, czym ono jest. Ważne, że wykorzystują je do zniszczenia świata. To z daleka cuchnie jakimś tajnym planem. Tajnym planem. Znowu czuję się jak młoda dziewczyna. A w każdym razie młodsza.
Spadłem. Pozbieraj się i spróbuj ponownie. Mole, oni teraz znowu inne ataki mają. Ja nawet nie byłem w tym. Próba specjalny strzel! Już czuję się silniejsza. Dacie, dwóchnie! Nie. Oj. I o to chodzi, jak ja się od razu nie ruszę, to nie mogę z tego ucieknąć. To potem nie mogę ucieknąć. Mi tutaj brakuje dodża. Żeby się tak akurat bardziej zwinny być. Kurde, nie mogę tutaj wyjść! Nabolało, co? Masakra z tymi beczkami i wszystkim. Beczka poszła, może coś upieczemy! Okej, wszystkich już... Wszystko obszarowo. Wracam do walki. Wszystko obszarowo. Już czuję się silniejsza. Bomba grawitacyjny, lubię. Nic. Nie to. O, szczęśliwe znalezisko. O. Uwielbiam fajerwerki. Tu laser.
Idź. Dzięki temu potykaczowi zrobię z wrogów Valeron. Jedno zakotwiczenie w miejscu. No. O kurde. Trzeba mnie wyleczyć. Gdzie jest leczenie? Jak potrzebuję leczenia, nigdzie nie ma leczenia. Uwaga, mało zdrowia. Mamy. Zawsze dobrze mieć wsparcie. Wciąż mam tu coś do zrobienia. Dobrze, ciebie też już nie ma. Uff! Już ostatnie. Uff! Helis kompletnie się wścieknie. Hej tam! Teraz powinieneś zacząć zachowywać się złoczyńczo, pamiętasz? Może jest zajęty. Musi pomiatać tymi wszystkimi kultystami. Chyba raczej znudził się tym, że wciąż go irytujemy. Nasza strategia jest rozsądna. Kontynuujmy. Kontynuujmy. Te wichajstry będą super przydatne. Ron zawsze mawiał. Oto. Bomby grawitacyjne są super. Tego wezmę sobie bombę. Myślałaś, że niszczenie własności mojego kultu ujdzie ci na sucho, co? A, jesteś. To znaczy, o nie! Byliśmy głupcami, myśląc, że ujdzie nam to na sucho. Co też się z nami stanie? Zaraz się dowiecie. Poznajcie gryzaka, wyszkolonego w rozgryzaniu cieniolubów na kawałki. Uuu, krokodyl! Kłapak! Nie. Spadaj stąd, skazielino. Płoń, skarbie, płoń. Dawaj, gryzak, machaj ogonę. Ulala. Dobra. Grawitacja nie przebacza. Mała premia do zdrowia. Pozwól, że ci to zabandażuję. Wszystkim będę opowiadać, jak kiepsko walczyć. Wielu takich ataków nie przetrwam. Oj, nie! Nie widziałam nawet, gdzie to idzie. Za mną, mały dronie! Płoń, skarbie, płoń! Następny cios pośle cię w słońce! Patrz, to z zaskoczenia! Nie leż tak! Oh, yeah! Jajster się wyczerpał. To było wspaniałe turlanko. Nie
Puszcza będzie bezpieczniejsza. Dobra. Odnieście! O, zabolało! To dobrze! Co się teraz śmieje? Może coś ubierzemy? Uff, to kurczę! Życie, życie. To było zaskakujące, co nie? Wow, żadne życie, nie? Tak, nic. Już czuję się silniejsza. Nie! Ta rakieta odegna cień! Nie! Dajcie mi też jakieś niechajstry! Nie wierzę, że tam to rzuciłem! To specjalność chłopaków! Wow, życia nie ma! Wow, 3 razy! Nie wierzę w to, odsuń się. Zagryź, gryza! I jeszcze więcej, no. Patrz, jak się kończy wchodzenie w paradę Chrystusowi! No ej, spróbuj jeszcze raz! Jeszcze kilka. No! Życia jest za mało i za dużo pierdołów, kurde. Dajcie mi też wjechajstwo tutaj. Dajcie mi też może jakieś inne bronie. A, znalazłem cię! Myślałaś, że nie... Patrz, jak się kończy wchodzenie w paradę Chrystusowi! Odnieście! Dobre gry zgryza! No i uściski! Orientuj się! Dlaczego nie chcesz mieć nieustannego blasku słońca? No czemu? Dość opalania się! Mam dla ciebie trochę cienia. Płoń, skarbie, płoń! Płoń, skarbie, płoń! Ty cię opoczle cię w słońce! Lubisz gorąco, nie? Uuu, to musiało boleć! Może coś upieczemy? To nie do przyjęcia! Walczy, unikamy przewagi! Strap, wroga! Ognijcie! Wybuchowa wędrówka! Przestań natychmiast! Robisz gorąco, nie? Ulala! Mamy ich! Teraz jak już widziałem, jak co idzie, to... To po prostu nie miał szans! Nie miał szans! Gdzie jest Helis? Nie może się wymknąć! Nie może się wymknąć! Nigdy mnie nie złapiecie! Jestem król słońca! Potrzebujemy tego kwiatu! Pa, pa! Dokąd to, słoneczko? Dorwij go, Warn! No weź! Właśnie miałem odbyć dramatyczne wyjście! On zaraz spadnie!
Dasz radę. Trzymaj się. Nie. Tym razem. I mamy go. Widzę, że to będzie dłuższy odcinek. No i dobrze. Milion donatów. I to takich sposybko. Poetyczne. Pokonany przez pychę. Jest na to pewne słowo. Pacan. Ale ja chciałem tyle drzew. Chciałem tylko być królem w świecie bez cienia. Nareszcie. Ostatnia część broni. Miejmy nadzieję, że wciąż działa. Tylko marnujecie czas. Szef wkrótce zniszczy całą przyrodę, którą tak kochacie, do ostatniego kawałka. Jest w drodze do pradawnej igilicy. A gdy tylko tam dotrze, to... Erend! To był ważny zwrot akcji! Ale był wkurzający. A, nieważne. Silence ustali, o co chodzi. Dostarczmy ostatni kwiat. I ostatni kwiat. Uhu! Oby nie był zepsuty. Udało się wam! Odnaleźliście ostatni fragment broni. Posłuchaj mnie bardzo, bardzo uważnie. Teraz musisz tylko... Co we mnie? Kanapka. I tym prostym sposobem będziecie mieć idealną broń. Ach, no weź! Nie! Nie może być! Czekaj, Erend, nie! Wszystkim my przegraliśmy. Wszechmatka wybrała cię nie bez powodu. Dasz radę, Aloy. No dobrze. Nie, ten idzie na górę. Tak, nie, właśnie. Nie. To na górę. Nie, właśnie, ten. Tak. Co? Kto odmówi relaksującej kąpieli przed wielką walką? Ach, to bez sensu. Elizabeth miała mi powiedzieć, co robić. Jesteś Aloy. To musi odpowiadać tobie. Strzała! No jasne, pasuje idealnie. Tak, ale gdzie ją mam niby zmieścić? Jest wielka! W swoim plecaku. Nie mam plecaka! W swoim niewidzialnym plecaku. O! Chwila, co? Ja mam jakiś niewidzialny plecak? Od kiedy? Jak myślisz, gdzie trafiały rzeczy, które znajdowałaś podczas podróży? Chyba nigdy o tym nie myślałam. Fajnie. Natomiast myślałam o tej pradawnej iglicy, którą wspomniał Helis. Myślisz, że to ich super skarżoszerzonator? Olbrzymi nadajnik? Ale co mógłby... Oczywiście! Jest takie urządzenie. Pradawny relikt, ukryty w 100-milowym gąszczu nieprzebytej dżungli. Nie miałem pojęcia o jego potędze i przeznaczeniu. Jeśli masz rację, mógłby wywołać z podziemi miliony maszyn na całym świecie. I pokryć wszystko, co żyje, krwiożerczym, czerwonym glutem. A ja się tu ekscytuję niewidzialnym plecakiem. Lepiej ruszajmy załatwić to iglicowe coś. I udaj się na pustyni zmierz z polu na najpotężniejszy drapieżników. I na tym ja zakończę ten odcinek. A w następnym śmigamy oczywiście dalej i chyba to będzie już finał. Zobaczymy. Proszę. Niech ktoś przepędzi kultystów. Dobrze, już cicho. Na tym ja zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.